Cześć. Dzisiaj do naszej redakcji trafił naprawdę fajny sprzęt. Jest to Lenovo Yoga Book, czyli jeden z najciekawszych urządzeń zaprezentowanych na tegorocznych targach IFA w Berlinie. Producent Lenovo przyzwyczaił nas już do tworzenia konwertowalnych laptopów. Jest to seria Lenovo Yoga, natomiast Yoga Book jest rozwinięciem tej idei i pójściem jeszcze bardziej w mobilność i połączenie cech laptopa i tabletu. Co to dokładnie oznacza, przekonacie się już zaraz, jak tylko rozpakujemy i zobaczymy, co jest w środku. Jak widać, jest to naprawdę miniaturowy sprzęt. Bardzo lekki. Największe zaskoczenie na pewno będzie po jego otwarciu, ponieważ nie znajdziemy tutaj klasycznej klawiatury. Cały ten obszar jest tak naprawdę touchpadem, na którym w razie potrzeby można wyświetlić klawiaturę, co za chwilę też zaprezentuję. A obszar ten można też używać jako tabletu graficznego za pomocą dołączonego do laptopa piórka. Oczywiście cała konstrukcja jest analogiczna jak w przypadku innych laptopów Lenovo Yoga, czyli można ekran obrócić o 360 stopni. Dokładnie tak. Ok, zobaczmy, co jeszcze tutaj znajdziemy w pudełku. Tutaj mamy specjalny notes. Jego zastosowanie zaraz zaprezentuję. Tutaj jest piórko. Instrukcja obsługi. Kabel USB. Coś nie chce wyjść. I ładowarka. Tak jak wspomniałem wcześniej, tutaj w Lenovo Yoga Book nie ma klasycznej klawiatury. Jest ona wyświetlana na powierzchni touchpada. W zależności od tego, czy chcemy korzystać z touchpada, czy z klawiatury, możemy sobie włączyć lub wyłączyć. W trakcie pisania są lekkie wibracje, a więc wiemy, kiedy naciskamy dany klawisz. Więc to jakby pomaga w wygodnym pisaniu. Jak to w praktyce będzie, to okaże się jeszcze po dłuższym testowaniu. Po wyłączeniu mamy całą powierzchnię dostępną do rysowania. Możemy sobie uruchomić od razu program OneNote do notowania. Ja pokażę to na przykładzie Painta. Wyłączamy. I możemy rysować po całej powierzchni. Albo po ekranie, albo po touchpadzie. Dodatkową funkcją godną uwagi w Yoga Booku jest możliwość tworzenia jednocześnie odręcznych notatek i elektronicznych. Jak to działa? Wystarczy położyć notesik, może być jakakolwiek zwykła kartka, i w trakcie pisania na ekranie jednocześnie pojawia się. Ok, to tyle jeśli chodzi o pierwsze wrażenia. Będziemy się nim bawić na pewno przez dłuższy czas, także kompletna recenzja już niedługo pojawi się na portalu benchmark.pl. Zapraszamy.